Ekstraklasa, wyniki, tabela, terminarz, strzelcy. Mecz z Jagiellonią był szczególnie ważny, zwłaszcza dla Rakowa. Po bardzo dobrym początku sezonu przydarzyły się niedawne wpadki z Kracą, Lechią Gdańsk oraz Górnikiem Zabrze, co sprawiło, że strata częstochowian do liderującego Lecha Poznań zaczęła niebezpiecznie rosnąć. Dzięki dzisiejszej wygranej strata do Kolejorza wynosi 3 oczka. Lech swoje spotkanie zagra jutro z Górnikiem Zabrze. Reklama. Pierwsza połowa była bardzo żywa, energiczna, choć nie obfitowała w sytuacje bramkowe. Działo się jednak sporo. Już po 20 minutach boisko musiał opuścić kontuzjowany Milan Rundić, którego zmienił Wiktor Długosz. Chwilę później doszło też do wymuszonej zmiany w szeregach białostoczan, gdy Bartosza Bidę musiał zmienić Andrzej Trubecha. W doliczonym czasie gry doszło zaś do sporej kontrowersji. Po rzucie rożnym piłka trafiła w okolice ręki Miłosza Matysika. Piłkarze Rakowa domagali się rzutu karnego, a sędzia Tomasz Musiał czekał na sygnał z wozu AR. Nie doczekał się, wobec czego nakazał wznowienie gry od bramki. Raków, Jagiellonia. Pogrom po przerwie. Wynik meczu Raków otworzył po przerwie. Po kombinacyjnej akcji z lewej strony pola karnego przedarł się Patryk Kahn. Doskonale przełożył obrońcę przy samej linii bocznej, po czym zagrał przed bramkę do Fabio Sturgeona. Ten z bliskiej odległości nie mógł się pomylić. Nieco ponad 10 minut później było już 2-0 dla Rakowa. Tym razem z rzutu wolnego dośrodkował Ivi Lopez, a Andrzej Niewulis wygrał pojedynek z Michałem Pazdanem i głową trafił do bramki. Niewulis był bardzo bliski zdobycia swojej drugiej bramki w 77 minucie. Znów podawał mu Lopez, który niemal skopiował akcję Kuna z pierwszej akcji bramkowej. Kapitan Rakowa doszedł do strzału, a piłkę zatrzymał Pazdan niemal na linii bramkowej. Trzecią bramkę Rakowowi udało się zdobyć chwilę później. Piłkarze Marka Papszuna przeprowadzili wzorowy kontratak. Prawą stroną urwał się Mateusz Łedołyk, doskonale dostrzegając Lopeza w polu karnym. Dograł piłkę do Hiszpana, a ten zmieścił piłkę między Pawelsem Steinborsem a słupkiem. 2 minuty później Łedołyk do asysty dorzucił bramkę i było już 4-0. Kahn odebrał piłkę rywalom na połowie gości, a Ben Leiderman podał prostopadle do Wdowiaka. Ten oddał strzał czubkiem buta, kierując piłkę do bramki. Tuż przed końcem spotkania sędzia Tomasz Musiał oglądał jeszcze na ARZE sytuację, w której Steinbors wyciął Wdowiaka, jednak uznał, że Rakowowi nie należy się rzut karny. Podyktował rzut rożny, a Raków i tak zamienił go na gola. Bardzo głębokie dośrodkowanie Lopeza wykorzystał Zoran Arsenić. Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok 5-0, 0-0. Bramki 1-0 Sturgeon, 52, 2-0 Niewulis, 64, 3-0 Lopez, 80, 4-0 Łedołyk, 82, 5-0 Arsenyk, 88. WG. 19. Kolejka Polska, Ekstraklasa. 18 grudnia 2021 roku, godzina 20, stadion, stadion miejski Arbiter. Tomasz Musiał 5-0 Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok Steinbors Olszewski Pazdan Portą Tiru Nastić Nalepa Matysik Pospiszil Czernych Bide Kowaczewicz Niewulis Rundić Arsenić Pepany Keleją Leiderman Tuder Kahn Łedołyk Sturgeon Lopez Składy Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok Wladan Kowaczewicz Paweł Steinbors 65, 65, 44. 44 Andrzej Niewulis Paweł Olszewski 22, 22 Milan Rundić Michał Pazdan 88, 88 Zoran Arsenić 77, 77 Izrael Porto 28, 28 Giannes Pepany Keleją Bogdan Tiru Ben Leiderman Bouchen Nastić Fran Tuder Michał Nalepa 89, 89 Patryk Kahn Miłosz Matysik 82, 82, 89, 89 Mateusz Łedołyk Martin Pospiszil 53, 53, 73, 73 Fabio Miguel Sturgeon 64, 64, Fiodor Czernych 80, 80, 90, 90, Iwan Lopez 34, 34, Bartosz Bide rezerwowi Kacper Trelowski, Sławomir Abramowicz, Tomasz Petraszek, Jakub Lutosański 89, 89, Jordan, Alan Courtney Perkins, Jan Majsterek 89. 89, Daniel Szelongowski 77, 77, Michał Żyro 22, 22, Wiktor Długosz 64, 64, 67.
67 Karol Struski Żarko Udowiczyć Kacper Tabiś 90 Jakub Arak Krzysztof Toporkiewicz 73 Sebastian Musiolik 34 37 Andrzej Trubecha